Dobry wieczór. Rozważamy dalej temat małżeństwa są robione w niebie. Jak znaleźć partnera? Zauważyliśmy już, że sługa Abrahama, wysłany w celu znalezienia żony dla Izaaka, uczynił to przedmiotem gorącej modlitwy. Obok zbawienia naszej duszy, wybór odpowiedniego partnera jest być może najważniejszą decyzją w naszym życiu. Dlatego ważne jest, abyśmy uczynili to przedmiotem modlitwy i w tej sprawie, jak i we wszystkim innym, nie polegali tylko na własnym zrozumieniu. Pomoc i radę od mądrych wierzących warto mieć przed podjęciem wszelkiej decyzji i wielkiej decyzji. I dzieci Izraela miały zakaz poślubiania tych narodów i tych z narodów, które je otaczały, ponieważ były te narody bałwochwalcami i odwróciłyby ich serca od żywego i prawdziwego Boga. W czasach Nehemiasza, po powrocie Żydów z wygnania Babilonii, okazało się, że wielu z nich poślubiło obce żony, a dzieci nie mogły nawet zrozumieć czytania Bożego prawa. W ostatnim rozdziale swojej księgi Nehemiasz wziął ludzi na celownik, przypominając im o strasznym przykładzie króla Salomona, który mimo swej mądrości zwrócił się na starość do bogów swoich licznych żon, a nawet czynił to, co było złe w oczach Pana, który dwukrotnie ukazał mu się, gdy był młodszy. Także w szóstym rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej widzimy, że synowie Boży mieszali się z córkami ludzkimi. Synowie Boży, czyli ludzie naśladowcy Boga, bo to znaczy hebrajskie słowo, właśnie, które tam jest użyte. Ben Elohim, w odróżnieniu od tych, którzy naśladowali ludzi. I tutaj widzimy jednoznacznie, że to mieszanie świętego potomstwa, czyli naśladowców Boga, opisane w szóstym rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, księgi Rodzaju, jest powodem, dla którego potop zalał całą ziemię. Taką kropką nad i był ten sygnał wynikający z mieszania się ludzi bożych z tymi, którzy szli ludzkimi ścieżkami. Aby zastosować to do chrześcijanina, jest oczywiste, że nasz partner musi być wierzący. Zmieszanie tego, co jest Boże, z tym, co ludzkie, jest szczególną formą zła i bardzo zręcznym chwytem szatana, którym posługuje się w celu zatrucia świadectwa Chrystusowego na ziemi. Tego uczy nas pierwsza księga Mojżeszowa, szósty rozdział. Mieszanka ta może niejednokrotnie wydawać się czymś, po co warto sięgnąć. Często na pozór wydaje się, że korzystając z tego rodzaju środków, będziemy mieli lepsze powodzenie w rozpowszechnianiu dobrej nowiny i pomnożymy oddziaływanie Bożego wpływu. Ale pierwsze wersety szóstego rozdziału pierwszej Mojżeszowej dowodzą jednak, że to jest całkowicie nieskuteczne. Może wydawać się nawet, że taki sposób działania, mieszania synów bożych z córkami ludzkimi przynosi ze sobą więcej pożytku niż szkody. Jednakże ocena Słowa Bożego powinna zależeć od perspektywy, w jakiej przyglądamy się temu zjawisku. Gdy rozważamy je w świetle obecności Bożej, nie będziemy mieć możliwości, aby dostrzec jakąkolwiek korzyść w mieszaniu się ludu Bożego z synami tego świata, czy córkami tego świata, czy uatrakcyjnianiu prawdy przez ludzkie przemyślenia. Rozpowszechnianie prawdy Bożej w taki sposób, czy też forsowanie interesów tych, którzy na ziemi powinni być świadectwem dla Boga, nigdy nie jest zgodne z Jego myślami. Boża zasada brzmi bezkompromisowo: odłączenie się od wszelkiego zła, pozoru zła. Nie da się odstąpić od tej niezmiennej zasady bez wyrządzania szkody w prawdzie.
z relacji zawartej w 6 rozdziale Księgi Mojżeszowej pierwszej, czyli rodzaju, widzimy wyraźnie, że spowinowacenie się tych, którzy są ludźmi bożymi, synów bożych, z córkami ludzkimi, czyli tych, którzy podążali ludzkimi drogami, miało smutne następstwa. Co prawda owoc tego związku, zgodnie z oceną człowieka, mógł się nawet wyróżniać pięknem wyglądu, jak to w 4 wersecie czytamy, że przecież o dzieciach narodzonych z tych związków mówiono, że to są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Niemniej jednak wyrok Boży brzmiał zupełnie inaczej. Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Ustawicznie zły, taki był stan człowieka w oczach Boga, spowodowany zmieszaniem tego, co święte, z tym, co nieświęte. Zmieszaniem synów Bożych, czyli ludzi, którzy mieli mieć świadectwo Boże, z tymi, którzy byli po prostu nienarodzonymi na nowo reprezentantami ludzi tego świata, czyli córkami ludzkimi. Jeżeli święte pokolenie nie zachowa swej czystości, świadectwo Boże na ziemi zostanie co najmniej mocno zakłócone. Pierwsze dążenia szatana w tym kierunku polegały na próbach udaremnienia zamysłu Bożego przez wybicie świętego potomstwa. Gdy się to nie udało, znalazł inną drogę, na której próbował to osiągnąć, zepsuł je i skaził. Ważne jest, aby właściwie zrozumieć zamiar i charakter i rezultat tego zjednoczenia się synów Bożych z córkami ludzkimi. Zwłaszcza w naszych czasach coraz popularniejsze są próby igrania z prawdą w celu osiągnięcia jakiegoś sojuszu czy kompromisu. Ludzie wierzący zaczynają się chętniej, częściej mieszać z córkami ludzi tego świata, z ludźmi niewierzącymi, czy też odwrotnie, chrześcijanki biorą sobie za mężów ludzi z tego świata niewierzących. Więc tutaj jest to jednoznaczne, aby to rozumieć i nie dać się oszukać, bo to jest bardzo niebezpieczne, żeby dać się oszukać w tym zakresie. I jeżeli mamy Słowo Boże jako naszą wskazówkę, to będziemy w pełni zabezpieczeni. A 6 rozdział pierwszej Mojżeszowej dodatkowo nam to jednoznacznie pomaga zrozumieć. Nie upłynęło przecież wiele czasu, zanim ludzkość bardzo się rozmnożyła na ziemi, a wraz z nią rozmnożyły się straszliwe skutki grzechu. Jest to wyraźnie podkreślone w skorumpowanym zmieszaniu synów Bożych z córkami ludzkimi. Dlatego tu jako uzupełnienie warto przytoczyć wypowiedzi Charlesa Henry'ego McIntosha oraz Leslie M. Granta. Leslie M. Grant pisał: nie upłynęło wiele czasu, zanim ludzkość bardzo się rozmnożyła na ziemi, a wraz z nią rozmnożyły się straszne skutki grzechu. Jest to podkreślone w skorumpowanym zmieszaniu synów Bożych z córkami ludzkimi. Widzieliśmy w rozdziale 5, że ród Seta zachował podobieństwo Boże w pewnej przynajmniej mierze, dlatego nazywano ich synami Bożymi. Byli oddzieleni od zła linii Kaina. Tak też jest dzisiaj, wychodząc spośród bezbożnych i będąc oddzielonymi, wierzący chrześcijanie zajmują miejsce, w którym Bóg mówi o nich: będziecie moimi synami i córkami. Tak mówi nam przecież Słowo Boże w 2 liście do Koryntian, 6 rozdział, 17-18 werset. Niestety ci z linii Seta zostali uwiedzeni przez atrakcyjność kobiet z linii Kaina i brali sobie żony, tak jak sami wybrali. Dziś jest tak samo, jeśli wierzący poślubi niewierzącego. Będą tego smutne skutki, bo Bóg wyraźnie tego zabronił. Niektórzy przypuszczają, że synowie Boży to upadli aniołowie, łącząc to z Księgą Hioba 1:6, gdzie w ich mniemaniu mówi się o synach Bożych jako o aniołach. Jednak ludzie częściej w Piśmie Świętym są nazywani synami Bożymi niż aniołowie. Poza tym aniołowie są bezpłciowi, jak mówi nam Ewangelia według Mateusza 22:30, i nie mają ciał, są duchami, list do Hebrajczyków 1:14. Jest nie do pomyślenia sugerowanie, że Bóg stworzyłby specjalne ciała dla upadłych aniołów, aby mogli bezbożnie wykorzystywać kobiety. Ta sprawa jest wyraźnie rozstrzygnięta przez Słowo Boże. W wersecie 3 Pan powiedział: duch mój nie zawsze będzie miał
cokolwiek wspólnego z człowiekiem, bo i jest on ciałem. Jest to jasne, że synowie Boży byli tu odpowiedzialnymi stronami, to oni brali żony, a nie żony brały ich. Bóg wzywa więc synów Bożych, wzywa ich i nazywa ich ludźmi. Bóg nazywa więc synów Bożych ludźmi, podkreślając jednocześnie, że są oni ciałem, a nie duchem, jak aniołowie. Tak wczesne w historii wydarzenie to stanowi uroczyste ostrzeżenie dla wierzących przed łączeniem się z niewierzącymi. Takie mieszanki są często mocno potępiane w Starym Testamencie, jak również w Nowym. Weźmy pod uwagę Księgę Ezdrasza, 9 rozdział od 1 do 4 i 2 list do Koryntian 6, 14-18. Bóg przez swego ducha wadził się z ludźmi przeciwko ich rozmyślnemu grzechowi, ale jego cierpliwość miała się skończyć, choć najwyraźniej pozwolił im na kolejne 120 lat, zanim zniszczył cywilizację. Pierwsza Księga Mojżeszowa 5:32 mówi o tym, że Noe miał 500 lat, więc wydaje się, że Bóg przemówił tak jak w wersecie trzecim na 20 lat przed tym, gdy Noe miał 500 lat, zanim synowie Boga wzięli córki ludzi za żony. Na ziemi były olbrzymy. Nie ma żadnej zmianki czy wskazówki, dlaczego ludzie stali się olbrzymami, jak mówi nam pierwsza Księga Mojżeszowa 6:4, ale ogólnie w Piśmie Świętym olbrzymi są związani z niewiarą. Są związani z niewiarą. I duchowa lekcja z tego jest taka, że niewierzący aspirują do bycia wielkimi i wybitnymi, ale olbrzym to nienormalne monstrum. Następnie czytamy, że potomstwo synów Bożych i córek ludzkich stało się mocarzami, mężami sławnymi. Zauważmy, że nadal są to ludzie, a nie aniołowie. Jeśli wierzący poślubi niewierzącego, to wierzący jest odpowiedzialny za zło, a nie niewierzący. Wierzący wykorzystuje w ten sposób swoje liczne przywileje i zalety w niewierny sposób. Niewierzący partner dostaje korzyści z tych bez narodzenia się na nowo, a wynik jest taki, że ich dzieci stają się wybitne i wpływowe w świecie. W rzeczywistości wierzący sam, jeśli używa swoich chrześcijańskich możliwości dla świata, może stać się wielkim w świecie, ale nie jest wierny swojemu Panu. Tak więc ta mieszanka przynosi korzyści światu w sposób materialny, ale Pan jest okradany z honoru, który należy do Niego. Jest to wielka niegodziwość w oczach Pana, ponieważ jest to podstawa każdego innego rodzaju zła. Ludzie chcą tego, co teraz widzą możliwości materialnego dobrobytu, a Bóg jest spokojnie ignorowany. Każda intencja myśli ich serca była nieustannie tylko zła. Linia Seta stała się tak samo niezależna od Boga i bezduszna jak linia Kaina. Sam Set bez wątpienia był wierzący, ale w tym czasie jego potomstwo stało się niewierne. Bóg nie ma wnuków. Bóg nie ma wnuków. I to oznacza z pewnością, Bóg wiedział od wieczności, że człowiek tak bardzo się zepsuje, a jednak w wersecie 6 jest powiedziane, że żałował, iż stworzył człowieka na ziemi. To z pewnością wskazuje na głębokość smutku, jaki odczuwa Bóg, rozważając grzech ludzkości. Z jednej strony wielka mądrość i moc Boża jest widoczna w Jego stworzeniu, a także w Jego cudownym dziele naprawy po zrujnowaniu człowieka, ale z drugiej strony widzimy rzeczywistość uczuć Jego serca w odniesieniu do Jego stworzeń, dobrowolnie wybierających bunt przeciwko Niemu. Chociaż Bóg jest absolutnie suwerenny, to jednak człowiek jest odpowiedzialny i musi czuć i odczuć skutki swego rozmyślnego grzechu. Dlatego też Bóg zadekretował, że wymarzy człowieka z powierzchni ziemi. Jednak zwierzęta, płazy i ptaki są włączone w to niesamowite zniszczenie, ponieważ grzech człowieka objął resztę ziemskiego stworzenia. Ludzie mogą powiedzieć, że kiedy grzeszą, to tylko siebie sami zranili. Ale grzech człowieka zawsze dotyka też innych, nawet nierozumne stworzenia. Na podstawie Leslie M. Grant, komentarz do pierwszej Księgi Mojżeszowej. A z kolei słowa Charlesa Henry'ego McIntosha są takie. Pisał Charles Henry McIntosh: zmieszanie Bożego z tym, co ludzkie, jest szczególną formą zła i bardzo zręcznym chwytem szatana, którym posługuje się w celu zatrucia świadectwa Chrystusowego na ziemi.
Mieszanka ta może niejednokrotnie wydawać się czymś, po co warto sięgnąć. Często na pozór wydaje się, że korzystając z tego rodzaju środków będziemy mieli lepsze powodzenie w rozpowszechnianiu dobrej nowiny i pomnożymy oddziaływanie Bożego wpływu. Może wydawać się nawet, że taki sposób działania przynosi ze sobą więcej pożytku niż szkody. Nasza ocena zależy jednak od perspektywy, z jakiej przyglądamy się temu zjawisku. Gdy rozważamy je w świetle obecności Bożej, nie będziemy umieć dostrzec żadnej korzyści w zmieszaniu się ludu Bożego z synami tego świata, czy w uatrakcyjnianiu prawdy przez ludzkie przemyślenia. Rozpowszechnianie prawdy Bożej w taki sposób, czy też forsowanie interesów tych, którzy na ziemi powinni być świadectwem dla Boga, nigdy nie jest zgodne z Jego myślami. Boża zasada brzmi bezkompromisowo: odłączenie od wszelkiego zła. Nie da się odstąpić od tej niezmiennej zasady bez wyrządzania szkody prawdzie. Z relacji zawartej w 6 rozdziale naszej pierwszej Księgi Mojżeszowej, widzimy wyraźnie, że spowinowacenie się synów Bożych z córkami ludzkimi miało smutne następstwa. Co prawda, owoc tego związku zgodnie z oceną człowieka wyróżniał się nierzadko pięknym wyglądem. W wersecie 4 czytamy przecież o dzieciach narodzonych z tych związków. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 4 werset. Niemniej jednak wyrok Boży brzmiał zupełnie inaczej. Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Jak to mówi nam pierwsza Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 5 werset. Ustawicznie zły taki był stan człowieka w oczach Boga, spowodowany zmieszaniem tego, co święte, z tym, co nieświęte. Jeżeli święte pokolenie nie zachowa swej czystości, świadectwo Boże na ziemi zostanie co najmniej mocno zakłócone. Pierwsze dążenia szatana w tym kierunku polegały na próbach udaremnienia zamysłu Bożego. Przez wybicie i zabicie świętego potomstwa. Gdy się to nie udało, znalazł inną drogę, na której próbował to osiągnąć, zepsuł je i skaził. Ważne jest, aby właściwie zrozumieć zamiar i charakter i rezultat tego zjednoczenia się synów Bożych z córkami ludzkimi. Zwłaszcza w naszych czasach coraz popularniejsze są próby igrania z prawdą w celu osiągnięcia jakiegoś sojuszu czy kompromisu. Powinniśmy dobrze mieć się na baczności przed tym niebezpieczeństwem. Prawdziwe porozumienie nie może być nigdy osiągnięte kosztem prawdy. Motto wiernego chrześcijanina powinno brzmieć zawsze: prawda za wszelką cenę. Jeżeli na tej drodze da się osiągnąć porozumienie, to tym lepiej, ale prawda za wszelką cenę. W przeciwieństwie do tego fałszywa uległość podpowiada: porozumienie za wszelką cenę. Jeżeli na tej drodze da się zachować prawdę, to tym lepiej, ale porozumienie za wszelką cenę. Chciejmy nieustannie pamiętać o słowach, ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, jak mówi nam list Jakuba 3,17. Mądrość, która pochodzi z dołu, aż za często wywraca ten Boży porządek do góry nogami, ponieważ za wszelką cenę chce zachować charakter miłującej pokój, nie może być nigdy czysta. Tam, gdzie rezygnuje się z prawdy, nie może być mowy o autentycznym świadectwie. Dlatego widzimy, że w tym przedpotopowym czasie to smutne połączenie między świętym a świętym miało tylko taki skutek, że pomogło złu zwyciężyć i sprowadziło nieuchronny sąd Boży. Za Charles Henry McIntosh. Komentarz do pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdział 6, zło człowieka. Aby zastosować to do chrześcijanina, jest oczywiste, że nasz partner musi być wierzący. Czy dwaj mogą chodzić razem, jeśli nie są zgodni? Paweł, pisząc do Koryntian, używa jeszcze kilku takich argumentów. Nie bądźcie nierówno spleceni z niewiernymi, bo jakąż społeczność ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością. Jakąż społeczność ma światłość z ciemnością i jakaż zgoda ma być
Chrystusa z Belialem? Albo jaki udział ma ten, kto wierzy z niewiernym? Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 14 werset do 15 wersetu. Gdzie szukamy partnera życiowego? Jeśli szukamy go w dyskotece, na koncercie muzyki pop lub w domu publicznym, to raczej nie znajdziemy tego, którego Bóg dla nas przeznaczył. Tak właśnie jest. Gdzie szukasz, takiego znajdziesz. Jeśli szukasz partnera życiowego w dyskotece, na koncercie muzyki pop lub w knajpie albo pubie, to raczej nie znajdziesz tego, którego Bóg dla nas przeznaczył. To przyjemność, gdy ktoś nam mówi: poznałem Johna na spotkaniu modlitewnym. Lub spotkaliśmy się na grupie studiującej Biblię. Może to oczywiście zdarzyć się w chrześcijańskim domu lub na wakacjach z innymi chrześcijańskimi rodzinami. Najważniejsze jest to, że pobieramy się w Panu. To, że druga osoba jest wierząca, nie może oznaczać, że jest ona automatycznie tą, którą Bóg zamierza, abyśmy poślubili. Jest to wybór, który nie może być dokonany pochopnie. Powinniśmy poznać nie tylko daną osobę, ale także jej pochodzenie i wspólnotę chrześcijańską, do której wszyscy są powołani, aby być wiernymi. Tak często jest to pomijane i dwoje młodych ludzi rozpoczyna wspólne życie, choć oboje są wierzący, ciągnąc w przeciwnych kierunkach. W tej decyzji, jak i we wszystkich innych, musimy być gotowi poddać się woli Bożej, wiedząc, jeśli jesteśmy szczerzy, że w końcu musi to być dla nas najlepsze. Nie powtarzajmy słów pewnej młodej damy, która powiedziała: bądź wola Twoja, Panie, ale daj mi Jima. Jest to ośmieszanie się w dążeniu do poznania myśli Pana. Pismo Święte mówi: cichego nauczy drogi swojej. Psalm 25:9. Prawdziwie cichy duch pozostawia wybór Bogu, a On nigdy nas nie zawiedzie. Niektórzy interpretują słowa Pawła z pierwszego listu do Koryntian 7:16, aby usprawiedliwić małżeństwo z niewierzącym. Apostoł mówi: co ty wiesz o żono? Czy zbawisz swego męża? Albo co ty wiesz o mężu? Czy ocalisz swoją żonę? Z kontekstu jasno wynika, że mówi to o parze, która pobrała się, gdy oboje byli niewierzący, ale teraz jeden stał się chrześcijaninem. Czy muszą się rozdzielić? Nie. Jeśli drugi partner jest chętny do kontynuacji, często widzieliśmy, jak Pan łaskawie pracował w sercu drugiego, także w końcu są zjednoczeni w Panu. Z drugiej strony, jeśli wierzący poślubia kogoś, o kim wiadomo, że jest niewierzący lub nie wyznaje Pana, jest to krok nieposłuszeństwa wobec jasnego nauczania Biblii. Jest to nic innego jak nierówne jarzmo, które zostało wyraźnie zabronione w cytowanym wcześniej tekście. Możemy zadać pytanie postawione w innym kontekście: czy prowokujemy Pana do zazdrości, do gniewu? Czy jesteśmy silniejsi od Niego? Wielu, jak sam apostoł Paweł, zostało wybranych do specjalnego zadania, gdzie żona przeszkadzałaby w jego realizacji. W Starym Testamencie, ograniczając się do czterech głównych proroków, widzimy, że Izajasz i Ezechiel byli żonaci, ale wydaje się, że zarówno Danielowi, jak i Jeremiaszowi odmówiono radości życia rodzinnego. Wiele kobiet powołanych do służby Panu na polu misyjnym zaakceptowało fakt, że pozostaną samotne, nawet jeśli miały plany małżeńskie, po prostu dlatego, że Pan poprosił je o postawienie go na pierwszym miejscu. Wiemy, że takie zostaną nagrodzone w nadchodzącym dniu,
ale nawet teraz w tym życiu mają radość, wiedząc, że są używane dla Jego chwały i cytując ponownie Pawła, troszczą się o rzeczy pańskie, aby były święte zarówno w ciele, jak i w duchu. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 34 werset. We wszystkich tych sprawach, podobnie jak w najmniejszych szczegółach naszego życia, pytanie musi brzmieć: Panie, co chcesz, abym uczynił?